Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Supermarket Simulatora. Jestem ja, jest tutaj, o, tu jest Heniutek, tu jest Gieniutek. I z tego co kojarzę, to my, słuchajcie, mamy chyba wszystkie produkty już, no prawie na fulla. Niech tak będzie. Chociaż ta kolka, widzę, tak mi średnio i ta ma, no moglibyśmy więcej kupić tych rzeczy, wiecie. Tak mi się teraz wydaje. Tak na dzień dobry oczywiście. Natomiast słuchajcie, widzę, że mamy 19 level. Zaraz ten level będzie... Nie mamy rachunków. Patrzcie, ja już mogę go zatrudnić, tego drugiego kasjera. Znaczy nie, nie mogę, zaraz będziemy mogli, jak już będziemy mieć 20 poziom. Więc bardzo dobrze i myślę, że my go zatrudnimy, wiecie. Myślę, że my go zatrudnimy i też potem zatrudnimy drugiego pana magazyniera, no bo ten biedny jeden nasz chyniutek się nie wyrabia. Ale zanim to poczekajcie, to ja muszę zobaczyć, czy my tu, ja nie pamiętam, czy my wszystko mamy. Wiecie, te tygodniowe przerwy między nagraniami to tak, kurczę, dla mnie zawsze jest, no potem taka niepamięć, ale chyba tak. Te ziemniaki, a czekajcie, a tych ziemniaków to ile my tam mamy? Hiniu, powiedz mi, o Jezu, co ja tak majtam się dzisiaj? Gdzie my tu mamy ziemniaki? No ja znowu, widzicie, i to jest znowu to. Mamy te półki gdzieś tam pouwalniane. Tutaj kupimy jeszcze jedną. Czy my tu gdzieś mieliśmy ziemniaki? Czy to są ziemniaki? Chyba tak. To wiecie co, ja kupię tych ziemniaków jeszcze, bo jak oni się na nie rzucą, a my nie wiemy, co oni będą chcieli danego dnia, no to myślę, że ziemniaki chyba warto mieć. I też, słuchajcie, odnośnie komentarzy, pisaliście, żeby na razie może nie kupować kolejnej licencji, bo ten biedny chłop się tutaj zaora, ja z nim również. A tutaj zobaczcie, te licencje czekają, bo mamy 19 poziom, 12 poziom, 16, 16, także... Powinniśmy teoretycznie te 3 licencje wykupić. Oczywiście nie stać nas na to, wiadomo. Tu są sery, sery, sery. O, jajka znowu nowe. Sugar brown, proszę bardzo. Takie fajne rzeczy dość. Czy on tu coś ogarnął? O, już doniósł. Ojej, ty, o, ty też szybki. A pokaż, gdzie będziesz to zanosił. No, kartony od ziemniaków są duże. I to jest może ten problem i ten minus. Dobra, ale myślę, że możemy... Jezu, ja w tych drzwiach. Otworzyć sobie nasz sklep. I czekać na to, aż będzie, co będzie, klient, wbijemy poziom 20, kupię od razu, znaczy kupię, zatrudnię od razu naszego drugiego kasjera, on tu będzie stacjonował, chociaż oni, jest, oni będą tak wolno kasować we dwójkę, ja chyba dostanę szału wtedy. O, i ten już bierze na tele i ten od razu, pewnie za chwilę, czekaj, pokaż, nie, jeszcze nie, okej. Okay. Jeszcze nie ruszył na łów. Chyba, że my nie mamy, no i to będzie wtedy problem. Zobaczymy, ale potrzebujemy ten level dostać. Zatrudniamy od razu i ja będę razem z Heniutkiem biegał, latał i wszystko. Od tego będziemy mieć pracowników. Też może czekajcie, a jak wygląda powiększenie sklepu? Growth section 1300. No to by nam się też chyba przydało powoli, wiecie, tak sobie myślę. 20 poziom. Dzień dobry. Od razu. Hiring. Cyk. Jest. No i teraz my. Z Heniutkiem. To mamy Gieniutka. Jeden, Gieniutek dwa. O. A my od razu będziemy musieli dokładać, no bo co? A pani z tymi masłami, to przepraszam, o co chodzi? No, spokojnie. Ten już z czymś biegniesz. Czym ty biegniesz? Jezu, ale ty od razu po jednym kurczaku dokładasz. No to ty jesteś niezły. Wiecie co, ja bym może mógł kupić tutaj to powiększenie sklepu, dobudować kolejną kasę. Ja też bym wtedy mógł stać na kasie, nie? Wtedy by nam w ogóle szło szybciej, ale czy na taki mały sklepik są potrzebne aż 3 kasy? Teraz już? No nie wiem, myślę, że na razie poczekajmy. Niech po prostu... Niech po prostu oni kupują. No, 1300 kosztuje kolejne, no to na razie i tak musimy poczekać. Ale ja bym tu zrobił może jakiś mały szachermacher, wiecie? Coś by trzeba było, bo ten nasz sklep to powoli naprawdę zaczyna się robić ciasny. I my już nie mamy gdzie stawiać rzeczy. O, no i mówię, kolejka do nieba.
Pewnie kupimy ten kwadrat. No ale to dwóch kas tak nie zmieszczę, więc bardzo mi przykro. Na razie. Nic się na razie nie kończy, wszystko. Ten lata, oczywiście, z tymi ziemniakami. Czemu oni idą tam, jak tu jest wolna kasa? Proszę mi to wyjaśnić. Bardzo bym chciał wiedzieć, no. Jezu, a pan co tak tyle frytek bierze? W sensie, teraz widzicie, też nawet nie wiem, ile zarabiamy. Naprawdę. O, tutaj ziemniaki wjechały. Jezu. Dwa wory ziemniaków, chleby, wszystko. Mater Dejo. To taki hit? Mhm. Czuję się tak trochę teraz niepotrzebny, wiecie? Tak wam powiem, no ale dobra, no. Ale to w sumie z drugiej strony, zobaczcie, jak jest taka kolejka, to może Heniutek też się nie będzie aż tak musiał, wiecie, streszczać? No, tak się zastanawiam, bo nie wiem. Bo, dobra, idę po ryż. Co wziąłeś? Co wziąłeś? Co ty wziąłeś? Coś nie płyny. Dobra, biorę ryż. Jeżeli w ogóle go mamy. Nie, nie mamy ryżu? W ogóle na półce nie mamy ryżu? Przecież on na pewno był, no błagam. Tutaj, no nie mamy. Dobra, idę zamówić ryż. Szybko, szybko. Dobra. I ten ryż ma być tu. Raz. Ja mu będę pomagał. Skoro oni kasują, to wiecie, co ja mogę? To niech sobie robią, no. Ziemniaki się kończą, Boże. Zapalę światło, proszę. Dobra, macie ziemniaki. Reszta ziemniarów tu. Cyk, co bierzesz? Coś wziąłeś, nie wiem co, tutaj też zapalę ci światło, żebyś widział, chłopie. Czekoladki, papiery. Kawa, cukier, puder. No to tak na bieżąco możemy, wiecie, tak może. Może to będzie teraz lepszy sposób, też się będą te odcinki takie dynamiczne. Na bieżąco kupować, może to nie jest taki zły pomysł, co? No i teraz pytanie, czy my tu dziś mamy kawę? Myślę, że pewnie gdzieś tak. Tak. Jezus, płot mnie blokuje z żywopłotem, panie ty, ja tu się spieszę. Co to jest? Sugar powder. Dobra. Sól. Czy my mamy sól jeszcze, czy już nie mamy? Wiecie co? Ja tu nic w tym magazynie nie widzę. Kupię lampę, bo dostanę zaraz szału. Gdzie to jest lampa? Jakaś taka duża. Spotlight. Dawaj mi to. O. Oni mówią, że my już możemy dzień zakończyć. No absolutnie, przecież tam jest milion klientów, patrzcie. No, gdzie ja będę dzień kończył? Co z tą solą?
Może się na magazynu dzięki temu nauczę, wiecie? Nie ma tu soli nigdzie? Jest. No to czemu? A on biedny może nie wyrabia, no tak. Dobra. Okej, czekapików widzę w ogóle nie ma. No dużo rzeczy nie ma. Sprawda, o czekolada się kończy też. Masła, oleje. Hit. Ale masła na dole są. Nie wiem, czy te czekolady były też gdzieś tam. Tego nam trzeba. Tego nam trzeba. Dobra, zamówmy na razie to. Aha. Ale wacie. Ale zobaczcie, tym tempem to my na przykład na spokojnie możemy sobie chyba... Widzicie, on co teraz donosi te rzeczy. Może tak nie ma takiej tragedii, wiecie, o te oleje, tutaj te spagieciory, to wszystko. Ale na pewno musimy powiększyć sobie ten sklep, tak myślę. Chociaż nie wiem, czy już może czy już jest teraz sens, bo na razie i tak licencji nie kupujemy. Basmati. Dobra, finiszujemy. Dobra. Pasta i tabletki do zmywarki, świetnie. I to? Nie. Mamy jakiś inny makaron jeszcze? To? Tak. Hit. Do tego to się nie spodziewałem akurat, no ale dobrze. Czy mój koszyk się zachował na przykład bardzo... Tak. Dobra, pytanie, czy my to... Mamy tę mąkę, okej. No i oczywiście truck is full. No to jak ja to żebym zrobił? Jesus, no badam na razie ten karton tu. Okej. Olej. Nie wiem, czy mamy tego więcej. W magazynie gdzieś. Zobaczmy sobie. Taki zwykły olej. Tak, tu. Okej, to na razie niech będzie. Tak w ogóle, wiecie co, myślę sobie, że może ogólnie znowu zamówić trochę więcej. Niech on sobie tam... Tylko on to będzie układał teraz rok czasu. No taka jest prawda, bo zanim on to ułoży... A mnie chodzi o to, żeby on sobie ten magazyn, wiecie, tak poukładał. Chociaż nie wiem, czy to jest sens, żeby tak to robić teraz. Kurczę. Nie wiem jak to zrobić, żeby to było miało sens. Ja potrzebuję drugiego heniutka po prostu, ale no nie mogę jeszcze, bo potrzebuję 22 poziomu. To jeszcze półtora poziomu nam potrzeba, no bo mamy 20,5, powiedzmy sobie, nie? No bo a heniutek, a ty łazisz coś ten, czy stoisz? Nie, łazisz, chłopie, łazisz. No. Czekajcie, teraz tak. Aha, tego. Widzicie, na przykład tego w ogóle nie ma. A czekapiki? Gdzieś były czekapiki? Mydło. Gdzieś, no gdzieś pewnie były. Ale gdzie teraz to znaleźć? Może tu? Tak, bo czekapików też na przykład nie mamy. No widzicie.
Dobra, zamówmy wszystko. Może. Chociaż to będzie bardzo dużo siana. Bo my tak, wiecie, balansujemy. Naprawdę, balansujemy. No, na takiej, wiecie, no. Cienkiej linii. Ostatni było Black Tea, tak? No dobra, kupuję to. Masakra. Chociaż te ziemniaki, to ja nie wiem, to więcej by tego trzeba było, bo to przecież te ludzie to kupują bardzo mocno. Dobra. No, zamówiliśmy bardzo dużo, ale chciałbym, żeby ten magazyn po prostu był full. Rachunki, no mamy to i mamy to. Zapłaćmy też. Podobno ktoś tam mówi, że tych rachunków nie trzeba płacić, czy coś tam. Jezu. Bo, Panie Jezu. Nie chcę mu wchodzić w paradę, wiecie? Bo on sobie tak układa i on to potem wie. No tej mąki to, ja to oczywiście też zamówiłem kolejną mąkę, no jakby. Czy ja mogę gdzieś ją na półkę upchnąć? No nie, i tak już tej mąki jest dużo, już wystarczająco dużo, myślę. Dobra, na razie dam, chociaż nie wiem, no kurczę, blaszka. Niech będzie tu, na razie niech będzie obok, on sobie to może ogarnie sam. Ale zobaczcie, ile my tu mamy w ogóle tych kartonów. No i teraz co, ja mam mu to dawać, nie dawać? Mamy te ciasteczka? No mamy, dobra, to ile dać do magazynu w takim razie? Szukam w magazynie, tak może mu pomogę troszkę, wiecie? Tu mamy. Nie, tu, cykaj, dobra. Teraz te. Pytanie, czy one są gdzieś w magazynie, bo widziałem. Pamiętam, że widziałem te płatki. Gdzieś. Na pewno. Tutaj. Okej. Ja mu to pomogę poukładać. O. Turko. No i teraz pytanie. Czy Turko gdzieś tu jest? Czy ty jesteś Turko? Tak. No i widzicie, napoje, ja uważam, że w ogóle powinno być tak, że napoje, a zróbmy tak. Jak ja mam to? O, napoje sobie damy na jedną półkę. Wiecie, o co chodzi? W sensie gazowane z tej lodówki i te soki też. Zabieraj mi to stąd. Tak myślę, że będzie dla nas bezpieczniej i korzystniej. Ten sok też. Cyk. Tu będą napoje i ja chociaż będę wiedział, gdzie są napoje. Chociaż jedną rzecz w tym magazynie, słuchajcie, będę wiedział. Woda. Dobra. Teraz czekajcie, bo mi chodzi o to, żeby. Nie. Żeby te duże właśnie dać od razu. O, woda. Te napojowe te rzeczy. Wszystkie. Cyk. Żeby on mi czasem za chwilę tego gdzieś nie powciskał, tam gdzie nie ma metek. Jezus, zamykaj to. Wybielasz to nie tylko do picia, tak tylko powiem. No,
mleko, ale to nie jest tej, nie chodzi mi o to, chodzi mi o tamtą lodówkę. O, juice. Cyk. Bo ile tu jest różnych... Jezus, te drzwi! Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wszystko się zgadza. Okej. Dobra. Gdzie jest mleko? Tu gdzieś widziałem. Gdzieś było, przecież widziałem. Tutaj. Aha, i my już mamy full półkę. Ten masło tu wcisnął. Zamknij karton. Zamknij karton. Ten też. No, weź. Tak? Zamykaj. Hit. No, na razie tak musi być, dobra. Okej, okay, ta mąka gdzieś tu też była, ale gdzie? Czy nie było? Tu. Aha, i też aż kurde, full. Hit. Powinniśmy mieć po dwie półki na to jedno, ale dobra, na razie nie mam takiego dużego magazynu. Pizza. Pizza Express, Pizza Delivery, bo jakaś taka gra. A tu pizza. Tu jest pizza. Nie. To nie jest to samo, gdzie ta pizza jest. Tu. I też... Położę to. A tu mamy frytki. I mamy dwie pizze. I dzień dobry. I dziękuję bardzo. No, te ziemniaki to jest w ogóle mistrzostwo. Bo ja ich nie mieszczę, niestety. Dobra. A te płatki tam są na górze chyba, tak? Czy ja nie wiem, jak... Ja już mówię, ten magazyn... O, tabletki do zmywarki. Gdzieś widziałem też. Też bym zrobił taki po prostu regał na chemię. Wiecie, o co chodzi? No, ale co? No, gdzie jest dishwasher jakiś? Ej, no co wy? Tu. To jest... Nie, to jest hit. Czekajcie, zabieramy to stąd. Tak być nie będzie, bo już teraz... Teraz się właśnie zdenerwował wszyk. Zabieraj to. To jest tu. Więc. Będzie tu. Płatki damy tu. Olej. Damy tu. Ten wybielacz mi stąd wek. Te szampony. Myślę, że na dół. No tu jajek na pewno nie będzie. O. Dobra. Mydła też tu nie będzie. Cyk. I będę już wiedział, że tu są napoje, a tu będzie cała chemia. Dobra, teraz trzeba sprawdzić, czy jest ok. Dobra. Ten papier stąd też tak nie bardzo mi siedzi. Czy to jest papier? Nie, to jest kurczak. Ale ja kuraka gdzieś widziałem chyba. Tak. No tak jest full, to damy półkę wyżej. No i już, i co za problem. Ryż. Proszę bardzo.
Boże, a ta mąka to się naprawdę nie mieści. Damy tu. O. Na czym ty stoisz teraz, chłopie? Bo teraz, że... O, bo on się blokuje czasem. Już też to pisaliście, więc ja też, wiecie, staram się. O, szampony. Cyk. Masło orzechowe. No, gdzieś widziałem. Tu. Okej. Kawa, 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 kawolina. Czemu mi tu... Co to jest? Czemu ta kola tam jest? Muszę to wywalić zaraz stamtąd. Nie, kawa gdzieś tu była chyba. Tu. Dobra, ale wiecie co? Zrobimy sobie dokończenie tego przemeblowania w kolejnym odcinku, a ja przekażę sobie wiadomość na WhatsAppie. Także moi drodzy, lawki, kiski, bysowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Czemu ty się zaciął znowu? I widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie, cześć, buziaczki, pa, pa, do następnego!